rachunkowości zarządczej często rozważamy, co by było gdyby. Tym przypadkiem, który ja chcę omówić, jest pytanie, po ile byśmy sprzedawali produkt związany z dodatkowym zamówieniem. Czyli inaczej mówiąc, mamy określić dolną granicę ceny, za którą opłacałoby się przyjąć dodatkową partię 100 sztuk pewnego asortymentu. Jeżeli dane mamy następujące, a dotyczące trzech asortymentów wykonywanych w naszej firmie, jest podana cena jednostkowa, ile wynosi nas koszt jednostkowy związany ze zwiększeniem produkcji, czyli koszt zmienny jednostkowy i ile obecnie wynosi sprzedaż w sztukach każdego z tych asortymentów, tutaj są wymienione sztuki. Musimy się zastanowić, jeżeli produkujemy naraz trzy produkty, ile minimalnie należy ustalić tą dolną granicę ceny, jeżeli chcę w tym momencie powiedzmy i produkować i sprzedawać dodatkowe 100 jednostek produktu C. Nie byłoby żadnego problemu, żeby produkować, przynajmniej sprzedając po cenę ciut wyższą niż 300, bo tyle wynosi koszt zmienny jednostkowy pojedynczej sztuki produktu C. Tylko mamy pewien problem, a nawet dwa. W zależności od zadania może być ich więcej, mogą być inne, ale często z ustalaniem dolnej granicy ceny mamy pewne ograniczenia, które trzeba uwzględnić i w tym przypadku polegają one na tym, że koszty stałe całkowite związane z produkcją wszystkich trzech asortymentów wzrastają o 5000 zł, jeśli przyjmę dodatkowe zamówienie na 100 sztuk produktu C. Dodatkowo, jeżeli ja bym przyjęła ten produkt C w ilości dodatkowych 100 sztuk do produkcji, to my musimy się liczyć z tym, przykładowo teoretycznie, że marża jednostkowa tego produktu B, czyli drugiego spośród trzech produkowanych, zmniejszy się o 50 zł. I teraz, jeśli chodzi o samą zasadę dolnej granicy ceny, wzorków oczywiście możecie mieć kilka, ale musicie zrozumieć samą zasadę. Dolna granica ceny zawsze równa się dla danego produktu jemu, powiedzmy, kosztowi zmiennemu jednostkowemu, czyli przynajmniej po kosztach, plus ewentualne do ceny trzeba dorzucić te elementy, które powiedzmy są dla nas utrudnieniem, na przykład dodatkowy poziom kosztów stałych, czy to, że tracimy naszą marżę. Klient, który chce się zdecydować na wykonanie u nas 100 sztuk pewnego produktu, musi w tej cenie dla niego zawrzeć się wyrównanie dla nas za to, że poniesiemy podwyższone koszty całkowite, przepraszam, koszty stałe całkowite i musi ta cena jednostkowa uwzględniać to, że ten klient, który chce zamówić dodatkowe 100 sztuk produktu C, musi znaleźć w swojej kieszeni, mówiąc dosłownie, pieniądze na pokrycie utraconej marży w związku z tym, że chcemy produkować tego produktu C 100 sztuk. Z jakiego powodu tutaj spada ta marża, to już jest pytanie tylko teoretyczne. Nie wnikamy to aż tak w to głęboko. Tylko pamiętajmy o tym, że mamy wzrost kosztów stałych na poziomie 5000 zł. Będzie to utrudnienie, to będzie na pewno nam podwyższało dolną granicę ceny. I drugim utrudnieniem jest to, że tracimy marżę na tym produkcie i tracimy 50 zł na 100 sztukach tego produktu, jaki sprzedajemy, a więc łącznie tracimy drugie 5000 zł. Ale oczywiście pod warunkiem, że przyjmiemy 100 sztuk tego produktu. I teraz pytanie jest, jak skalkulować tą minimalną cenę, którą możemy, poniżej której nie wolno zejść, żeby po prostu nie tracić na dodatkowym zamówieniu. Musimy pamiętać o tym, że to zlecenie będzie tego produktu C, znowu ciągle, jak powtarzam, 100 sztuk i pytanie, ile powinna wynosić ta dolna granica ceny, czyli poniżej której nie opłaca nam się przyjmować tego zlecenia.
Więc tak jak tutaj napisałam, dolna granica to jest taka prosta reguła. Ona się po prostu, ta dolna granica ceny równa jednostkowemu kosztowi zmiennemu, ale musimy zmniejszyć o ewentualne korzyści związane ze zwiększeniem tej produkcji tego wyrobu, bo też tak czasem się zdarza, że coś można zyskać, jeśli się przyjmie dodatkowe zlecenie, przynajmniej w takich zadaniach teoretycznych, ale trzeba dodać ewentualne koszty, ale co jest bardzo ważne, przeliczone na jedną sztukę dodatkowego produktu, czy tam powiedzmy dotyczące tego zlecenia, które przyjmujemy. Nie na to dotychczasową produkcję, czy produkcję i łączną wszystkich asortymentów, a w przeliczeniu na jedną sztukę tego dodatkowego zamówienia. Przechodząc już do formalnego wzoru na dolną granicę ceny, zawsze musimy pamiętać, że ona wynosi tyle, co przynajmniej koszt zmienny jednostkowy danego produkcji danego asortymentu. Więc jeżeli dolna granica ceny, mamy ją policzyć, to musimy wiedzieć, ile wynosi przynajmniej ten koszt zmienny wyprodukowania dodatkowej sztuki produktu C i zwiększamy to o pewne wyrażenie. W tym wyrażeniu, jak widać, mamy wzrost kosztów stałych, bo sam trójkąt w ekonomii czy w jakimkolwiek przedmiocie ekonomicznym to jest jakaś zmiana, przyrost, wzrost albo spadek i dzielimy to przez dodatkowe zamówienie na produkt C, czyli to jest zmiana, inaczej mówiąc tu akurat wzrost wielkości produkcji asortymentu C, czyli to jest te nasze 100 sztuk produktu C i dodajemy do tego deltę i czego? Tutaj w nawiasie to jest marża jednostkowa, która jest na produkcie B wynosi 50 i przemnażamy razy wielkość tego powiedzmy produktu B, ile sprzedajemy i dzielimy przez wielkość produkcji tego dodatkowego zamówienia na produkt C. Jeżeli teraz wszystko ładnie porozpisujemy, to widać, że dolna granica ceny dla produktu C to jest 300 zł za sztukę, plus 5000 zł wzrostu kosztów stałych, ale podzielone przez dodatkowe zamówienie na produkcję C, plus utracona marża jednostkowa razy ile sztuk wyprodukujemy tego produktu B, którego marżę musimy tutaj zmniejszyć i to dzielimy przez wielkość produkcji, dodatkową wielkość produkcji naszego produktu C. Gdy to wszystko sobie pododajemy, wychodzi nam zwyczajnie 400. Zostaje nam kilka słów interpretacji. Jeżeli nasza dolna granica cen dla dodatkowego zlecenia wynosi 400, to oznacza tyle, że jest to faktycznie taka zwykła cena, jaką zazwyczaj oferujemy naszym klientom. To akurat jest szczególny przypadek, nie musi tak zawsze być. I słowo interpretacji na koniec. Cena za dodatkowe zlecenie nie powinna być niższa niż 400 zł, bo tylko taka cena pokryje wzrost kosztów i utraconą marżę. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy. Jeśli jest taka potrzeba, możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie.
Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.